No dobrze, 30 stycznia, zobaczmy przejechane kilometry, wiadomo, w formie napisu. Brzytwa. Tu troszeczkę, wiadomo, no... Kwaśny szamponik byłoby ok, myte tylko neutralnym. Jak widzisz, zachowuje się jak waksoil na masce, naprawdę rewelacja. Samo doczyszczanie, poślizg w ogóle tej powłoki, zajebista. Bardzo mi się podoba ta powłoka. No dobrze, dzisiaj 25 lutego. Ma się obłędnie, to tak jakbym ją przed chwilą położył, więc jeździć, obserwować. Pewna dekontaminacja, na koniec szampon, który nie zamula. I mamy efekt, jakbym przed chwilą ją położył. Kurde. Konkurencja dla waksoila jak nic. Naprawdę. Rewelacja. Tutaj mamy hydrofobowość po samym prełoszu, który jest zajebisty i pojawi się na kanale. No, może być nowy król. Zobacz, co jest grane. Jak przed chwilą położona. Tutaj bardziej mnie interesuje tutaj dół. No tak, kurczę, zjeżdża, ale jeszcze nie było mycia właściwego, więc jest nieźle. Powłoka położona kiedy? Kurczę, chyba jakieś 5-6 miesięcy temu. Wszystko oczywiście widziałeś, jak to wygląda, czyli dzisiejsze mycie. Teraz tak, umyję auto i kilka słów ode mnie, jak ja widzę tę powłokę. No słuchaj, specjalnie umyłem tylko ten panel 737. Film niedawno widziałeś. W sumie to kurczę w czwarteczek chyba, tak? Tu stoi. No i zobaczmy, co się dzieje. Przepraszam za szumy. Więc tak, słuchaj, góra perfekcyjnie, zobacz. Dół perfekcyjnie. Sprawdźmy hydro na dole. Obłęd. Idealnie. Słuchaj, ja nie pamiętam, ile było przejechanych kilometrów. To jest najmniej istotne, bo tutaj to będziemy stawiać raczej na trwałość taką, można powiedzieć, czasową, bo auto za dużo nie jeździ. Co mi się podoba? Na tym aucie, ja ją troszeczkę porównuję do waksoila. Nie, to nie jest ta półka, ale ona się podobnie zachowuje. Naprawdę, samo oczyszczanie i to hydro, coś pięknego. Naprawdę, rewelacja. Osuszanie też naprawdę super. Jeżeli chodzi, zobacz, no zobacz, jak kropelki zjeżdżają, spójrz. Widzisz? Naprawdę. I wiesz, tutaj ostatnie odtykanie, no jakiś czas temu to było, kurczę, nie pamiętam, po jakim czasie to robiłem. Dla mnie powłoka super, naprawdę ekstra. Zobaczymy, jak długo pożyje. Oczywiście tutaj u góry to na będzie wierzchni. Mnie interesuje, bo maniek najgorzej ma właśnie stąd. Zaczyna się u niego najgorsza jazda. Ten poziom jest po prostu w nim tragiczny. Teraz tak, słuchaj. Ja auto sobie umyję, wjadę do garażu. Kolejna rzecz, gdzie się słyszymy, to będzie sprawdzenie rys i ewentualnie wygrzewanko. Zobaczymy, czy rysy znikną. I tak patrzę tutaj, bo słońce się troszeczkę przymuliło. Prawdopodobnie za dużo nie narobiłem. A możliwe, że się udało, że prawie wcale. Zobaczymy. Wszystko się okaże, jak dzidzia myje. Nie wierzę, że nie narobiłem. No musiałem coś narobić. No przecież... No kurde, tutaj patrzę pod słońcem. Są jakieś takie, ale to są grubasy. Być może, że one były. Wszystko zresztą zbadamy. Będziemy szukać tutaj oczywiście tych najdrobniejszych rys. Ewentualnie tych grubasów, które żona tutaj mogła zrobić. Słuchaj, nie wiem jak ci to pokazać. Niestety mój aparat nie daje rady, nie może złapać ostrości. Tu, o, może w ten sposób, na GoPro, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszysz, tu jest taka drobnica, której nie powinno być. Poza tym, słuchaj, już ci mówię, tutaj są, ale to są grube rysy, które zostały. Tu, czyli tu są podłużne i to, i tak jak mówię, tu jest sito, tu, w tym miejscu jest sito. Poczekaj, postaram sobie teraz tak wziąć, nie wiem jak ty to będziesz widział, mam nadzieję, że dobrze. Chodzi o to,
O, tu jakie porysowane, kurczę. No dobra, grzejemy. Chcę zobaczyć. Czy rzeczywiście te drobne rysy znikną? Słuchaj, nic nie znika. Tutaj się nic nie dzieje. U góry, słuchaj, tutaj się nic nie dzieje i wygrzałem to naprawdę mocno. Teraz tak, tutaj wzdłużne i to widać, że to ewidentnie tu u góry tak, odmycia. Lecimy. Słuchaj, nic się nie dzieje. Nie zauważyłem żadnej regeneracji. Są mikrorysy, które po prostu są. I tu się nic nie dzieje, nic nie znika, nic się nie poprawia. Tutaj też są rysy. O, tu jest w ogóle hologram. Nie wiem skąd. Zobaczmy, czy zniknie. Delikatny, bo delikatny, ale jest. Też nie znika. No dobrze, słuchaj, teraz tak, poczekaj, okej, żeby nie było, tu są takie mikroryski, kurde no. Mam nadzieję, że to dobrze widziałeś, tu jest delikatny hologram, nie wiem skąd, coś musiałem przetrzeć, może żona, tu jest sito, tak jak mówiłem od wsiadania, drobne rysy, jedna grubsza albo dwie, tu część ich została, moim zdaniem, po takim okresie no powinna się łatwo regenerować, nie? A tu nic z tego. Niestety nie ma opcji. Dobra, jeszcze tu spróbuję. Są, jest takie... A, od palca to zaznaczałem, słuchaj. Żeby sprawdzać piany, jest rysa wzdłużna. Widziałeś jakieś sito? Sprawdzimy. Momencik, poczekaj. Chcę, żebyś ty to też dobrze, kurczę, w miarę widział. Słuchaj, i tutaj ten paluch, ale to są naprawdę bardzo drobne rysy, znikło, tak. Po tym paluchu, oczywiście te grubsze, niestety nie, ale te drobniejsze znikły. Dobrze, zaświecę już światełko, słuchaj. Teraz tak, żeby była jasność. Ja osobiście, jeżeli chodzi o tę regenerację, jakoś tak tego nie widzę. Tutaj naprawdę solidnie wygrzałem i, znaczy po części zniknęło takie naprawdę mikroryski. No to można powiedzieć, że no, niech będzie, że się regeneruje, no kurczę, ale spodziewałem się lepszego efektu, a po palcu nie są to jakieś mega grube rysy. Tak naprawdę grubasów to nie ma opcji, żeby znikło, nie ma szansy. Zobaczmy, jak sprawa wygląda teraz pod oświetleniem, jeżeli chodzi tutaj lampy. No to drobnych w ogóle nie widzę. No tutaj żona wiadomości to narobiła. No dobrze, słuchaj. Nie wiem, jaki czas tam, kurczę, na pewno tam pokazałem. Jak dla mnie, no całkiem nieźle. Szkoda, że kurczę, jeszcze te rysy się nie zalewają. Zobaczę jeszcze, jak sprawa wygląda pod żółtą latareczką. Tak, tu widać przeciągnięcie, ale to mówię, od wsiadania żony klimaty. Tak czy tak, tutaj. Nie wiem skąd ten, tutaj, o, tutaj się zrobił hologram i on też nie zniknął. Jeszcze spróbuję, kurczę, poczekaj, pojeździć trochę. Troszeczkę, bo przy tej latarce inaczej widzę. Ty na pewno masz prześwietlone, a ja postaram się ten holz, może się uda.
Śląsku. Zobaczmy, co się wydarzyło. Tak, nagrzałem solidnie. Znaczy solidnie. Odpowiednio. No słuchaj. Kurczę, no jest. Jakby nie było, siedzi cały czas. Tak, siedzi, siedzi. Nic się nie zmieniło. Tu mam jeszcze tą żółtą latarkę. No, łącz. Ojej. Mój kochany sprzęt. O, coś jej się dzieje niedobrego. Dlaczego ty tak świecisz? O, maleńka. Rozładowana jesteś. Trzeba cię naładować, widzę. Tak, rozładowana niestety. O, świeciło coś. Niestety, ale się rozładowała. Jest, świeci, dobra. Tak, i ten holc widzę, że jest. O, widać go tutaj. I teraz sprawdźmy tu. Żółta jest zajebista. Widzisz to? Pewnie też masz, kurde, prześwietlone. Tak, są te rysy. Teraz je doskonale widzę, wzdłużne tutaj. To jest po moim myciu i one nie znikły. Tutaj żony sito, to jest masakra, to w ogóle nie ma szans, żeby ruszyło. I tutaj mnie interesuje ten od palucha. No to tak, ale to jest świeży temat. To jest chyba dzisiejsze zaznaczenie możliwe przy tej pianie. Część znikła, część niestety została. Tu też jest całkiem... O, tu jest wszystkie paluchy, które, kurczę, odznaczałem, jeżeli chodzi o piany, żeby sprawdzać. Także niestety, moim zdaniem, jeżeli chodzi o regenerację, jest słabiutko. Jeżeli chodzi o użytkowanie, tak jak już mówiłem, jest naprawdę fajnie. Zjazd wody fenomenalny, osuszanie fenomenalne, śliskość bajka, naprawdę, rewelacja. Tak czy tak, wezmę teraz jeszcze całą... Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Tutaj tak naprawdę poleciałem srogo, jeżeli chodzi o wygrzewanie. Tak, no, można powiedzieć, że starałem się nawet przesadzić, zaryzykowałem i muszę ci powiedzieć, że... Kurde, działaj. O, że te zrobione przeze mnie paluchami do sprawdzania piany znikły. Całkowicie. Żeby sprawdzić test, żeby sprawdzić piany aktywne, na ile zbierają, no to znikło. Niestety grubsze rysy zostają, ale te naprawdę takie drobniuteńkie, no jednak coś tam się regeneruje, więc nie jest źle. Później przeleciałem tutaj i rzeczywiście te drobnice zebrało. Tutaj, jeżeli chodzi o te przeciągnięcie, została część, ale naprawdę musiałem srogo wygrzać. Tak, można powiedzieć, że już dotykając panel, to mnie parzył, więc kurczę, nie polecam. Nie polecam, czyli no regeneruje się, kurczę, z tym, że potrzebuje naprawdę srogiej temperatury.